Mariusz Walter nie żyje, sylwetka i współtwórcy TVN. W wieku 85 lat odszedł Mariusz Walter, który wraz z Janem Wejchertem współtworzył stację TVN. Walter był jedną z najważniejszych postaci w polskich mediach, po przełomie ustrojowym w latach 90. Informację o śmierci Mariusza Waltera podała we wtorek 13 grudnia wieczorem stacja TVN. Mariusz Walter był legendą polskich mediów, człowiekiem sukcesu. Na świat przyszedł we Lwowie w 1937 roku. Jego ojciec Karol, z zawodu sędzia, został zamordowany w czasie II wojny światowej. Mariusz Walter dorastał na Śląsku, ukończył Politechnikę Śląską w Gliwicach. To właśnie na uczelni zapałał miłością do mediów. Pierwsze kroki stawiał w studenckim radiowęźle. Pierwszą pracę w dziennikarstwie znalazł w Radiu Katowice. Następnie przeniósł się do katowickiego ośrodka TVP. W wieku 26 lat przeniósł się do stolicy i jego kariera nabrała tempa. W czasach PRL był naprawdę ważną postacią w jedynej dostępnej wtedy telewizji. Zajmował się realizacją filmów dokumentalnych i programów. Jego reżyserski talent doceniono w słonecznej Italii, w 1971 roku na Międzynarodowym Festiwalu Radiowo-Telewizyjnym w Wenecji jego film PT. Pierwszy, szósty zdobył nagrodę. Po odejściu z TVP, okres stanu wojennego, był wykładowcą na Uniwersytecie Śląskim. Przygoda Waltera z uczelnią nie trwała jednak długo. Kluczowym momentem było poznanie biznesmena Jana Wejcherta, z którym w 1984 roku stworzyli koncern ITI. Jeszcze za czasów komunizmu ich firma otrzymała koncesję od ówczesnych władz na import sprzętu elektronicznego i dystrybucję filmów na kasetach wideo w Polsce. Już w nowej rzeczywistości, na początku lat 90., Mariusz Walter zaczął tworzyć stację telewizyjną. Ostatecznie się udało. W 1997 roku powstał TVN, a 4 lata później TVN 24. Pierwsza na rynku polskim telewizja typowo informacyjna. ITI z Walterem i Wejchertem na czele w 2004 roku przejęło też Legię Warszawa i zarządzało stołecznym klubem przez blisko dekadę. W zarządzie ITI Walter zasiadał do 2012 roku, kiedy to portal Onet sprzedano koncernowi medialnemu Ringier Axel Springer. Nie żyje Mariusz Walter. Współzałożyciel TVN zmarł w wieku 85 lat. Włochy. Strzelanina w Rzymie. Nie żyje przyjaciółka aktualnej premier. Łódzkie. Śmiertelny wypadek na S8. Mężczyzna zginął w trakcie zmiany koła.